przestronnym biurze bankowym, gdzie klienci załatwiają swoje finansowe sprawy, pewien nieco zdezorientowany klient siedzi naprzeciwko pracowniczki banku, która stara się wytłumaczyć zasady spłaty rat. Klient z marsową miną przysłuchuje się wyjaśnieniom, ale widać, że jeszcze nie do końca rozumie, jak to wszystko działa. Pracowniczka banku, cierpliwie tłumacząc proces, nachyla się nad biurkiem i mówi powoli: Proszę pana, to bardzo proste. Najpierw wpłaca pan niewielką sumę, a potem przez 3 miesiące nie płaci pan nic. Klient słucha uważnie, lekko marszcząc brwi. Powoli zaczyna się uśmiechać, jakby coś go nagle oświeciło. Patrzy na pracowniczkę banku z zaskoczeniem i pyta: A to pani mnie już zna? Pewien bardzo stary Indianin potrzebował pożyczki w wysokości 500 euro. Udał się do lokalnego banku. Bankier wyciągnął formularz i zaczął zadawać pytania. Na co zamierza pan przeznaczyć pieniądze? Na podróż do miasta, żeby sprzedać to, co wykopałem z mojej ziemi. Jaki proponuje pan zastaw? Nie wiem, co to jest zastaw. To jest coś wartościowego, co pozwoli pokryć koszty pożyczki, gdyby pan jej nie był w stanie spłacić. Może ma pan jakieś pojazdy? Mam pick-upa Chevy z 1949 roku. Bankier potrząsnął głową i pyta dalej. A może ma pan jakiś żywy inwentarz? Wie pan co, mam konia. Oto wspaniale, koń może być. Powiedział bankier i przyznał pożyczkę pod zastaw konia. Kilka tygodni później starzec przyszedł ponownie do banku. Wyciągnął gruby zwitek banknotów, odliczył 500 euro i naliczone przez bankiera odsetki. Tu są pieniądze, które pożyczyłem. A co zamierza pan zrobić z resztą pieniędzy? Włożyć do kieszeni. A może złożyłby je pan w depozycie w naszym banku? Nie wiem, co to jest depozyt. Cóż, wpłaca pan pieniądze do naszego banku, my się o nie troszczymy, pilnujemy ich, a jak ich pan potrzebuje, to je pan wypłaca. Stary Indianin pochylił się w stronę bankiera, spojrzał na niego podejrzliwie i spytał: A jaki pan proponuje zastaw?